W okresie płodowym zarodek sam nie produkuje hormonów. On korzysta z tego, co posiada matka. Jeżeli matka ma hormony, to zarodek ma szansę, żeby się rozwinąć prawidłowo. Żeby mu się prawidłowo rozwinęła trzustka, wątroba, nerki, mózg. Mózg, żeby mu się prawidłowo rozwinął. Jeżeli matka w okresie płodowym żre byle co, to ten zarodek powstaje z byle czego. I potem wzorem radzieckich naukowców mamusia się doszykuje, czemu gówniarz ma ADHD albo autyzm, albo coś innego. No bo przecież na pewno winą jest szczepionka, no bo jedzenie nie ma żadnego wpływu na dziecko. To, co matka je, w ogóle nie ma wpływu na dziecko, a zresztą dzieci i tak potrafią się same rozwinąć. I droga, szanowna oglądaczko, jeżeli chcesz swojemu dziecku przygotować cudowny dom, czyli cudowne ciałko, to daj mu to, co jest potrzebne do rozwoju. A dać mu to możesz w czasie ciąży tylko i wyłącznie w jeden sposób, czyli sama konsumując to, co jest dobre i dla ciebie, i dla płodu. A rezygnując ze wszelkich trucizn, ponieważ twoje dziecko u ciebie w brzuchu, to nie ma być konserwa długoterminowa i nie ma być zalane wszelkiego rodzaju chemikaliami przedłużającymi termin ważności. To dziecko ma tak czy inaczej jeden termin ważności, 9 miesięcy. Jeżeli ty koniecznie chcesz go przedłużyć mu, zakonserwować, to jego mózg bardziej będzie przypominał konserwę, czyli mielonkę, niż geniusza.